jest to olbrzymi budżet w stosunku do poprzednich lat. Cieszymy się, że pozyskujemy środki zewnętrzne i z funduszy europejskich i środki dotyczące walki z COVID-em. Jest to budżet, który planujemy podjąć dzisiaj uchwałę, rzeczywiście rekordowy. Jak Państwo widzicie, jest to kwota wydatków rzędu 230 290 730 zł. Ja tylko przypomnę, albo może powiadomię Państwa, że realizację budżetu z roku 2020 kończymy na poziomie 220 milionów. Być może trochę tam kilka więcej, natomiast trzeba powiedzieć, że ten nasz budżet rozpoczynamy już kwotą wyższą, stąd widać, jaki jest to rzeczywiście budżet. Proszę Państwa, warto powiedzieć, a właściwie porównać te kwoty budżetów, które na przestrzeni tych kilku lat tutaj dominowały. Ja tylko przypomnę, że w roku 2017 była to kwota 123 milionów. Od roku 2018, kiedy była to kwota 130 milionów, do 2021, gdzie mamy 230 milionów, to już jest różnica 100 milionów w budżecie więcej. To pokazuje tak jakby wzrost tego budżetu, ale też tak naprawdę działania podejmowane przez zarząd, również przez radę i przez powiat, przez jednostki powiatu, które tak naprawdę te pieniądze pozyskały. I proszę Państwa, jak się to przedstawia, ja tutaj przejdę do laptopa. Otóż jeżeli chodzi o strukturę planowanych dochodów w 2021, to będzie ona w kwocie 217 milionów, z tym dochody bieżące 161 milionów, blisko 162, dochody majątkowe 55 milionów. Widzicie tu Państwo struktury, jak widać dominują, proszę Państwa, prawie połowa budżetu to subwencje ogólne, oczywiście, które otrzymujemy, ale PIT, CIT i pozostałe dochody rzędu również ponad 60 milionów. Jeżeli chodzi o wydatki, proszę Państwa, to jest to kwota, o której mówiłem, 230 milionów 290 tysięcy, z czego wydatki bieżące 149 milionów, wydatki majątkowe ponad 80 milionów. No wiadomo, że są obszary, czy takie, gdzie te wydatki zawsze są duże, jest to w naszym wypadku oświata, ale proszę Państwa, proszę zauważyć drogi publiczne, kwota blisko 70 milionów. To są, proszę Państwa, również pozyskane pieniądze z projektów unijnych, ponad 6 milionów 600 tysięcy. Także widać, że te kwoty no, bardzo ładnie się komponują w tym budżecie i gwarantują naprawdę realizację wielu przedsięwzięć. Chciałbym Państwu również, żebyście zauważyli, jak w przypadku tego budżetu rośnie nam tutaj, rosną nam wydatki majątkowe. W poprzednich latach były one na poziomie 20, potem 22, 30 milionów już tutaj, kiedy zarząd jest nowy. Natomiast w tym 2021 roku jest ogromny skrok rzędu do poziomu 80 milionów 800 tysięcy, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe. Proszę Państwa, zadania inwestycyjne, o których będą mówić potem członkowie zarządu. Tutaj to są zadania inwestycyjne wieloletnie, głównie dlatego, że te środki, które pozyskaliśmy, to realizujemy je na przestrzeni kilku lat. Niektóre będą w roku 2020 zakończone, niektóre w 2022 lub 2023 zakończone inwestycje, ale również pieniądze z funduszu rządowego, funduszu inwestycji lokalnych, ponad 4 miliony, które pozyskaliśmy, czy zadania inwestycyjne roczne. W tym wypadku nie jest to dużo kwota, ale trzeba powiedzieć, że w tym roku zakończyliśmy bardzo dużo inwestycji, głównie drogowych, w związku z tym na inwestycje roczne przeznaczymy 2 miliony 569 tysięcy. Chcę jeszcze, proszę Państwa, dwa słowa o zadłużeniu. Wiadomo, że zarząd, który obecnie funkcjonuje, zastał powiat w pewnym stopniu zadłużonym, ale jak Państwo pamiętacie, bo o tym mówiliśmy rok temu, zamierzaliśmy spłacić część kapitałową 3 miliony w ubiegłym roku, znaczy w tym 2020. Również to samo chcemy zrobić w roku 2021. Kolejne 3 miliony z kapitału chcemy, proszę Państwa, dzień dobry, witamy echo, chcemy spłacić, a to proszę Państwa wszystko po to, aby mieć dobre możliwości do pozyskiwania funduszy
w kolejnym roku. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, to powoduje, że nasze zachowaliśmy w budżecie właściwe relacje, jeżeli chodzi o kwoty długu i kosztów obsługi zadłużenia. Zaplanowano racjonalizację wydatków bieżących. Jak Państwo widzą, nie planujemy w kolejnych latach kredytów pozostawiających rezerwę w zakresie zdolności kredytowej. To właśnie na przyszłe inwestycje, które jeszcze będziemy chcieli pozyskać. Planowana dodatkowa spłata, proszę Państwa, kapitału w kwocie 3 milionów pozwoli na to, że powiat będzie w znacznie lepszej pozycji do pozyskiwania środków zewnętrznych, dlatego że będziemy mieć bardzo dobre wskaźniki, proszę Państwa, będziemy mieć pieniądze na wkład własny, także możliwości tak naprawdę naszego budżetu dopiero się rozpoczynają. Tak jak mówiłem, jest to kwota 230. Jak będziemy kończyć rok 2021, no to wszystko się dopiero okaże. Tak naprawdę każdego dnia będziemy zwiększać ten budżet. Możliwości, tak jak mówiłem, są bardzo, bardzo duże.